Mity upadły, jak widzisz. Mity Radia Maryja upadły. też demaskuje. I to jest właśnie bardzo też ważne dzieło, które należy właśnie przypisać Radio Maryja. To demaskowanie, prawda, błędnych utopii i mitów, które się z tych utopii rodzą. A jest ich właśnie wiele, one są nagłaśniane i jak już wspomniałem właśnie, prawda, ci, którzy tych mitów bronią, to posługują się często właśnie różnymi epitetami. Tak, więc moi drodzy, no, można by tutaj jeszcze wiele powiedzieć na temat obrony życia ludzkiego, zwłaszcza w tych etapach najsłabszych dla człowieka, bezbronnych, prawda, kiedy człowiek się nie może bronić własnymi siłami. Chodzi właśnie o ten czas prenatalny, prawda, a więc ochrona życia dzieci nienarodzonych i także ochrona życia ludzkiego, ukresu tego życia ziemskiego. Wiemy, że eutanazja jest już w wielu krajach zalegalizowana, tak, i ten proces się właśnie rozszerza. No więc nie mówiąc już o aborcji, która no, jak papież powiedział, nasz jest po prostu znakiem cywilizacji barbarzyńskiej. Jeżeli się właśnie pozbawia prawa do życia ludzi. Jeżeli jest, prawda, podejrzenie, że, prawda, dzieciątko w łonie matki jest, prawda, no, jakoś doświadczone jakąś chorobą, jakimś brakiem, to jesteśmy od tego, żeby życie ratować i leczyć, a nie żeby niszczyć, zabijać. Nie mamy takiego prawa właśnie do zabijania jedni drugich. Można siebie poświęcać w ofierze swoje życie, tak jak to uczynił ojciec Maksymilian Kolbe, na wzór Chrystusa. Swoje życie dać, ale nie wolno życia drugiemu człowiekowi zabierać. Tak, i dlatego tutaj właśnie też chcemy właśnie bardzo serdecznie podziękować za tę ciągłą troskę o to, żeby prawo do aborcji wyeliminować z życia publicznego. A oto widzimy, że się oddają nowe propozycje, zwłaszcza w partiach lewicowych, prawda, i domagają się oni rozszerzenia, prawda, prawa do aborcji. I no, boimy się, lękamy się, co to będzie, ale nasze wspomożenie, nasza nadzieja jest w Bogu, że po prostu nie oddamy tego, co jest, prawda, przez Boga wskazane. No, prawo do aborcji, proszę Państwa. Strasznie Kościół katolicki boi się gender. Rodzina jest, była i będzie, bo ludzie się i tak rozmnażać muszą. W jakikolwiek sposób ten seks by nie przebiegał, to i tak ludzie się rozmnażać muszą.